Witajcie u mnie na kanale. Dzisiaj będziemy robić system taki wymyślony przeze mnie jednoczesnego alarmowania strażaków. To jest robione na aplikacji, która jest normalnie wykorzystywana do czegoś innego. No ale jak możemy ją użyć również do tego, no to czemu nie? Kilka słów na początek. Wszystkie moje filmy, które są na YouTubie w tej chwili, są bez reklam, ponieważ YouTube ma nową politykę i żeby miał monetyzację filmów, muszę mieć 4000 godzin wyświetleń rocznie. Dlatego, jeśli podobał Ci się film, chcesz wykorzystać tą wiedzę, którą ja tu przekazuję, zrób dla mnie przysługę, obejrzyj ten film w całości. Możesz go obejrzeć nawet dwa razy, żeby nabić ten czas wyświetleń. Udostępnij swoim znajomym i wspólnie pomóż mi uzyskać to 4000 godzin wyświetleń. Jeśli Ci się ten film nie podobał i uważasz, że nie zasługuje na monetyzację, no to po prostu go wyłącz, przejdź sobie do innego filmu i tyle. Co tutaj będziemy potrzebować? No zaraz pokażę wszystko, co będziemy potrzebowali i na bieżąco będziemy sobie robić ten system przed kamerą. Mówię, jeśli chcesz, jeśli Ci się to spodoba, udostępnij ten film, możesz, mówię, obejrzeć go dwa razy, obejrzyj go w całości, bo mówię, muszę uzbierać to 4000, mam uzbierane 1800 godzin, brakuje mi niewiele, no prawie połowę mam. Jeśli chcesz mi pomóc, no serdecznie za to dziękuję. Co będziemy potrzebowali? Jakąś puszkę, w której to zbudujemy. Ja tu już mam powiercone dziury. No ale to mniej więcej tak puszka wyglądała, jak była nowa. Włącznik taki on-off, sterowany na Wi-Fi. Tylko żeby był zgodny z aplikacją Smart Life, bo nie wszystkie są zgodne. Spotkałem się już z takimi, które nie działają pod tą aplikacją. Już mam tutaj wyjęty jeden przekaźnik, tylko tak, żeby cewkę miał na 220 V. To jest ważne, żeby była na 200, no bo większość syren alarmowych, styczników do syren jest sterowanych właśnie na 220 V. Przekaźnik czasowy, tylko że to jest przekaźnik, który ma opóźnienie wyłączenia, nie załączenia, tylko wyłączenia. Czyli po podpięciu na zasilania on się włącza i po określonym czasie się wyłącza i tak zostaje, dopóki nie wyłączymy zasilania. I drugi przekaźnik to jest również przekaźnik czasowy. Pewnie na Allegro mówię, łatwo spotkać. Taki z ekranikiem. Dwa przekaźniki. Te czasowe, jeden przekaźnik zwykły z cewką na 220, włącznik on-off, zwykły przełącznik do wyłączania tego systemu i co my potrzebujemy? Takie zwykłe do złączkę do kabli, żebyśmy mogli wejść. Ja to już mam to tutaj zamontowane, jak widzicie, i tym będziemy tutaj podłączać go do DSP. I tak, żeby to urządzenie działało, w jednostce musicie mieć Wi-Fi, bo to jest, mówię, to działa na Wi-Fi i bez tego działać to niestety nie będzie. No i tyle, no. Zabieramy się do roboty. A, jeszcze, no kawałek kabla, ja tutaj mam jakiś stary samochodowy przewód, gdzieś tam znalazłem u siebie. I jeszcze wsuwki, zaraz przyniosę sobie jeszcze wsuwki. Kawałek izolacji też się przyda, nóż, obcinaczki, kawałek śrubokręta, miernik, lutownica, pistolet, naklej na gorąco. No i co, na początek sobie otworzymy to z puszki, no bo puszka nam nie będzie tutaj potrzebna wcale. Będziemy musieli się dolutować do łącznika. No tak, która tu jest linia zasilająca? Czyli
Czyli tak, tu jest linia zasilająca. Tutaj od razu sobie podłączymy kable. Mówię, później ten system można rozbudowywać, jak macie jednostkę, która na pewno wyjeżdża, można to rozbudować o podnoszenie automatyczne bram. Jeżeli macie bramy automatyczne, może wam zapalać oświetlenie w garażu, na placu. Później za jakiś czas, jak wyjedziecie, to po 10 minutach może sobie gasnąć. To już jest, mówię, kwestia programowania, tu już jest dowolność. Możecie wymyśleć, co chcecie. Ja mam nawet tak zrobione, że jak się syrena włączy w jednostce, to mi na podwórku się światło zapala. Dobra. I to sobie przykleimy tutaj, a tutaj tu mamy diutkę. I żeby ją było nam ładnie widać, ja sobie uciąłem kawałek tego kleju na gorąco. Mówię, sobie zeszlifowałem tak, żeby pasowało w dziurkę. Z drugiej strony mam wywierconą dziurę, żeby założyć na diodę. I z tego się nam robi taki, że tak powiem, światłowód. Dobra, ja sobie włączę klej, żeby mi się już grzał. Naprawdę to będziemy mogli zacząć przyklejać od razu wszystko, no bo tylko ten będzie do góry nogami, a resztę będziemy przyklejać normalnie i ten nie będzie nam przeszkadzało. Tutaj sobie od razu weźmiemy jakiś jeden przekaźnik, zobaczymy, bo tutaj ma nóżki, bo jest dwufunkcyjny, może być normalnie otwarty lub normalnie zamknięty. My potrzebujemy wersję normalnie otwarty. Dobra, czyli miernik tam. Tak, te środkowe to są komy. Czy to jest normalnie otwarty? Coś mi nie działa. Nie, tu jest normalnie zamknięty, a po zewnątrz jest normalnie otwarty. Tak. Czyli wykorzystamy sobie te dwie nóżki. Dobra, czyli miernik możemy na razie odłożyć. Dobra, tutaj musieliśmy kable podłączyć, no bo tego przyklejamy do góry nogami i później jeszcze będziemy mieli dostępu do niego. Tak, od razu sobie tutaj będziemy mogli. Albo nie, pierw sobie przykleimy, później sobie włączymy, ułożymy włącznik. I tu później będzie tylko kwestia podłączenia, to już naprawdę proste i zaprogramowania tego. Klej mi się już rozgrzewa. Ok, sobie tutaj na początek na przekaźniczku, nie za grubo. I sobie kładamy jednocześnie celując, żeby było w miarę prosto i żeby nam pstrykał ten pstryczek. Okay. Dobra. Teraz sobie go tu usztywnimy jeszcze z drugiej strony. Tyle myślę, że wystarczy. No, tutaj już nie mam jak podejść. No. Okay. Dalej. No i tutaj sobie rozmieszczamy jakoś sensownie te elementy, żeby nam wszystko jakoś tu pasowało. Tego
tego sobie powiedzmy przykleimy tu. Powinniśmy udostępniać. Dobra, tutaj sobie włożymy dodatkowy klej. Tu jest zasilanie, tu jest wyjście. Okay, tego sobie przykleimy tu obok. Dalej, bo tu będzie, żebyśmy mieli miejsce do podłączenia kabli. O. Tu sobie go przykleimy. No i jeszcze tego. Już możemy sobie wyłączyć. Dobra. Czy tu mamy R-kę, to będziemy mieli fazę. To ją sobie odnijmy. To się kurwa, te kable sztywne, stare, samochodowe. Nie chcą schodzić. Tutaj sobie złożę nasówkę już. Mówię, tu nie idą jakieś tam duże prądy, tak naprawdę. U mnie w jednostce, no to się sprawdza. No niektórzy mi mówili, że a co jak nie będzie internetu. No ja z drugiej strony mogę powiedzieć, co jak nie będzie zasięgu GSM. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, mocno u nas wiało dosyć. Internet mieliśmy, a nadajnik GSM przestał działać. Mówię, to powiadomienie poszło, a SMS-y nie przyszły. No my mamy to jako element dodatkowy. To nie jest nasze główne źródło alarmowania. I tak jak ja jestem pierwszy w kolejce w tym DSP naszym, to to powiadomienie przychodzi kilka sekund szybciej niż SMS. Dobra, tutaj włącznik. I tu się podepniemy do włącznika. Tylko tutaj trzeba uważać, bo są dosyć ciasne te wsówki. Kurczę, no, kabel mi wypadł. Tutaj sobie podłączymy ten kabel. Dobra. A, powinno się zamknąć, tylko widzę. Drugi kabel to będzie szedł już do tego, że tak powiem. Okay. Czyli tutaj byśmy mogli sobie go już uciąć na długość. Zrobimy jako drugie, tylko to jeszcze będziemy musieli wyrzucić jeszcze z jednym kablem. Dobra, okay. Tutaj drugi kabel.
tutaj delikatnie śrubokrętem rozszerzam tę wsuwkę, bo te włączniki są dosyć ciasne i potrafi nam wpaść. Widzicie? Potrafi się nam zepsuć ten włącznik. O, dobra. Ok, i to będzie nasza faza. Ok. Może zalutujemy to na początku ten kabelek. Pobielimy go, żeby... To jest, który ten... Ten będzie jako pierwszy. Dwa razy, no bo tutaj jeszcze musimy mieć 0 do przekaźnika. Jako drugi. Dobra. Tego od razu do sterowania cewką od przekaźnika. Nasze sterowanie cewką. Jeszcze drugi od sterowania. Ten stąd pójdzie tam. Ten jest jako trzeci, bo to jest sygnał z syreny. Dobra. Co dalej? Musimy mieć tu na pewno 12 V i to nie jedno. Okay.
zrobimy, tutaj mamy. Tigera. Tak jak tutaj jest nam zrobione. Trzymanie otwarty. Czekajcie, no ja sobie wezmę, bo tutaj oznaczenia tego przekaźnika są z drugiej strony. Mam akurat drugiego sobie podejrzę na drugim. Czyli tak. Tutaj mamy zasilanie stałe 12 V. Tu mamy masę. Tu mamy wyzwolenie tego przekaźnika, czyli tutaj się podłączamy teraz. To jest wyzwolenie przekaźnika. Chyba izolowany tu, raczej lutowany tu nie wejdzie. Musimy bez pobielenia tu go włożyć, bo niestety mało miejsca mamy. Ok. Dobra. Ten idzie tutaj nam do przekaźnika. Dobra. Tu musimy zrobić sobie jeden taki krótszy kabel. Taką zworkę i on między drugim a czwartym będzie. Mi się go uda włożyć oczywiście. Odkręcimy sobie pierw. Włożymy pierw tu do czwartego. Okay. Tutaj do trzeciego. Chyba sobie pójdę po jakieś szczypce cienkie. Będziemy musieli dołożyć jeszcze jeden kabel. Kabel masowy. Dalej. Później pokażę wam to z bliska, jak to wszystko podłączone jest. A teraz to. To jest kabel pierwszy. Z zasilaniem
zasilanie będzie musiało iść tego do koma też, no ale to zrobimy trochę inaczej. To jest zasilanie. To zrobimy sobie tu. Odizolujemy tego kabla. Wlejemy od razu do tego. Okay. I to będzie nasze zasilanie 12 V. Zasilanie, czyli tak, zasilanie 12 V i od razu wyzwolenie do Tigera. Okay. I teraz tak, to zasilanie musi mieć też tutaj. Tu wkręcamy do środkowego oznaczonego jako kom. Nie widzę tutaj. Okay. Okay.
teraz tak. Wyjście stąd zasilania. I tu podkręcamy do wyjścia, jako oznaczone jako normalnie otwarte. Ten przekaźnik będzie nam włączał ten. No i co? Pozostała nam masa. Z tego co ja tu widzę. Masa 12 V. Bo tutaj musimy mieć i 220 i 12 niestety. No ale akurat to wszystko mamy w DSP. Bo tam jest akumulator awaryjny. Masę musimy też podać tam i musimy podać tu. To zrobimy inaczej. Tutaj sobie go utniemy. Bo w tych dziurach na kabel niestety jest ciasno. Sobie go najwyżej tu zbutujemy.
tutaj do masy. Do wyjścia już. No i co, no został nam ostatni przekaźnik, który nie jest podłączony. I zaraz go właśnie będziemy podłączać. Czyli tak. Czyli tutaj też normalnie otwarty. Ten przekaźnik będzie nam naciskał guzik właśnie. Dobra, i tutaj musimy się dolutować guzika. Sobie skrócimy to jak najkrócej. No tu niestety jest mało miejsca na tej płytce. Okay. Dobra. Jedna nóżka guzika. Dobra, sobie sprawdzimy, które w ogóle nas interesują nóżki. Bo tutaj nóżki są cztery, tylko one są parami. Tak, ten jest parą z tym. Ok, dobra. No i ostatni kawałek kabla, który nam został, on chyba nawet nam starczy. Tutaj do komusia, czyli do środka podłączam. Staram się te kable ułożyć, no ale tak, żeby nie przeszkadzał jeden drugiemu. Okay. No i tak naprawdę byśmy mieli to skończone. Tylko sobie teraz podłączymy i 12 V i podłączymy sobie
musimy jeszcze to wszystko ustawić. Zaraz powiem, co i jak. Ja sobie tu naszykuję zasilanie i naszykuję sobie 12 V. Zaraz wracam i wszystko wam pokażę, jak to ustawić. Dobra, już mam to sterko podłączone. Włączymy sobie zasilanie. Okej. I pierw musimy zaprogramować tego. Tak, tutaj mamy program 1.1 i taki musimy zostawić. Ok, i tutaj mamy opóźnienie wyłączenia tego przekaźnika, czyli jak dostaniemy sygnał, on się włączy i pozostanie włączony, dopóki nie minie czas. Następny sygnał nic mu nie robi. Czyli tutaj musimy włączyć mniej więcej długość trwania tych trzech sygnałów. Ja bym ustawił, nie wiem, 5 minut powiedzmy, no to jakieś 600 sekund, tak? Bo to chyba w sekundach jest, tego co kojarzę. Dobra, ja tutaj mam ustawione 600 sekund. I tutaj zatwierdzamy, chyba tutaj dłużej musimy przytrzymać i się zatwierdza. Ok. I tutaj mamy ten przekaźnik, musimy ustawić na jak najkrótszy czas. Dobra, ja sobie to na razie włączę. Tam dioda nam powinna migać. Ok. Ja sobie włączymy telefon. Tylko. Dobra, jak widać, tutaj nam też miga. I teraz możemy to urządzenie dodać do naszej aplikacji. Czyli tutaj wciskamy dodaj urządzenie. I to jest przyłącznik Wi-Fi. Musi nam szybko minąć. Tu wszystko potwierdzamy. Potwierdzamy naszą sieć. I on się nam teraz łączy. Ok. I tutaj sobie naciśniemy, na przykład nazwiemy to Alarm OSP. OSP. Zapisz. Ok. I zakończono. Aktualizuj teraz. Nie, później sobie go zaktualizujemy. Ok. I teraz możemy sobie go włączyć i wyłączyć. No nie? I teraz sobie musimy zaprogramować ten przekaźnik, żeby nam się włączał na jak najkrótszy czas. Dobra, tutaj regulujemy go tym pokrętłem. W lewo czas zmniejszamy, w prawo zwiększamy. Tutaj nam odkręcamy go dosyć sporo, bo nam koło sekundy wystarczy. Dobra. Zobaczymy, czy nam to zadziała. Ok, i tak mamy za długi czas. Na razie. Dobra, to sobie jeszcze odkręcimy. Ok. Zresetujemy sobie to. Jeszcze raz zobaczymy, na jak długo nam się on włącza. Ok. Czyli nam się włącza chyba już na taki czas, co nam wystarczy. Zresetujemy jeszcze raz.
Podamy sobie sygnał. Ok, tyle nam wystarczy. I jak widzicie, dobra, zresetujemy to jeszcze raz. Ok. Czyli teraz nam wszystko powinno działać tak jak trzeba. Pokażmy jeszcze raz, czy to się. Tu nam wszystko działa. Teraz przejdziemy z powrotem do aplikacji. I tutaj tak, inteligentny, nie wiem czy tutaj będziecie widzieć. Musimy zrobić sobie automatyzację. Automatyzacja. Dodaj działanie. I teraz tak, po spełnieniu jednego z następujących warunków. Czyli tak, urządzenie, alarm OSP zostanie włączony, ma wykonać następujące akcje. Wyślij powiadomienie, centrum wiadomości, dalej, dodajemy urządzenie, no i po, nie, wróć. Musimy pierw dodać opóźnienie. Wykonaj opóźnienie. Tu nam wystarczy 5 sekund, nawet mniej. Dobra, ustawimy sobie 3 sekundy. Tak, urządzenie alarm USB switch off. Czyli żeby się nam to urządzenie wyłączyło i to nam się będzie nazywało alarm OSP. Też sobie zrobimy duży OSP, zapisz i z tym obowiązywanie cały czasu, cały dzień i zapisz. Coś kliknąłem. Gdzie? I tutaj mamy wszystko, co mam, co nam się będzie robiło. Czyli jak tu dostaniemy sygnał, włączy się ten przekaźnik, zasilając ten przekaźnik. Ten przekaźnik na chwilę się włączy, żeby zainicjować naciśnięcie guzika na tamtym switchu i ten switch wyśle nam powiadomienie na telefon jako powiadomienie. Okay, możemy zamknąć, wyłączyć i teraz ja już mam ustawiony sygnał jako syrena i teraz wam pokażę jak to działa. Bo tu jest ok. Ja tutaj źle przestawiłem, tutaj miałem switch off, czyli switch on musi być, żeby nam się to włączyło, czyli tutaj mój błąd. Czyli tak, jeśli urządzenie się włączy, wykona wiadomość, opóźnienie i go wyłączy po 3 sekundach. Ok, teraz powinno być dobrze. Zapisano. Ok, jeszcze raz spróbuję. Zresetujemy. O, tutaj mamy to wyłączonego. Kopierko wyłączymy. Ok, jest wyłączony. I teraz już powinno wszystko działać. Widzicie? Teraz nawet jak syrena się wyłączy i włącza drugi raz, dostaje impuls i widzicie, się nic nie dzieje teraz. I jakby tego przekaźnika nie było, to za każdym włączeniem syreny byście mieli powiadomienie. No jednym to pasuje, innym nie.
Ja zrobiłem tak, jak ja zrobiłem. Chcecie, możecie zrobić trochę inaczej. Bez tego przekaźnika wyjdzie tam parę złotych taniej. No ale mówię, za każdym razem byście mieli wtedy powiadomienie, no nie? Dobra, to teraz zmienimy to. Program pierwszy, opóźnienie, zrobimy 10 sekund na początek i zobaczymy, jak to będzie, czy za każdym razem będzie to działało. Mówię, 600 sekund jest optymalne. Ok, 10 sekund. Teraz już wszystko powinno działać. Tam to nam się wyłączyło. Czyli za każdym razem działa, nie? Dobra, 10 sekund nam minęło. I jakbyśmy teraz, mówię, tak jakby tego przekaźnika nie było. Widzicie? I od nowa powiadomienie przychodzi, no nie? Cały system, który u nas w jednostce zdaje egzamin. Tutaj jeszcze raz przestawimy z powrotem na to 600 sekund. I mówię, no alarm trwa krócej, no ale tak już, żeby było tak jak ja mam ustawione u mnie w jednostce i u mnie zdaje to egzamin. Okay. Program 1.1, opóźnienie. Okay. I tutaj jeszcze którymś przyciskiem, tylko nie pamiętam teraz, którym się robiło tak, żeby jak przekaźnik nie jest używany, żeby on się wygasił. Wtedy jakieś tam. Dobra, teraz go wyłączamy, żeby nie działał. On. Jak chyba przytrzymamy dłużej, on chyba się wygasi. To jest ta funkcja, która powoduje, że jak się go nie używa, to on się powinien wygasić. No jeszcze raz możemy przetestować. Jak widać, wszystko działa. Mówię, powiadomienie jest praktycznie natychmiast, a tak jak mówię, my mamy SMS-y, to moje powiadomienie przychodzi od, nie wiem, 5-7 sekund szybciej w zależności od sieci. Mówię, chcecie, to sobie możecie coś z takiego zrobić w swoich jednostkach. Jak widzicie, urządzenie działa. Działa tak, jak sobie zamierzyłem. Mówię, ja to pokazywałem wam na jednym telefonie. Ale uwierzcie mi, że mówię, wszystkie telefony u nas w jednostce startują praktycznie tak samo. Teraz każdy internet w telefonie ma praktycznie cały czas. Tylko mówię, jeden warunek, musicie mieć Wi-Fi u siebie w jednostce. Możecie pożyczyć od sąsiada, to naprawdę ten system na czuwaniu w ogóle nie zużywa internetu, więc mówię, jak sąsiad się zgodzi, stawiacie router jakiś u siebie i macie całe takie gotowe powiadomienie. Mówię, to powiadomienie też można wyzwolić przez naciśnięcie tego guzika. Możecie do wszystkich strażaków wysłać takie właśnie powiadomienie, nie włączając syreny. No i tyle, no co tam jeszcze wam mogę powiedzieć. No. A za chwilę wam